Mogliby Państwo na podstawie tego, co dotychczas powiedziałem, sądzić, że pojęcie świata kręgu funkcji jest pojęciem czysto schematycznym, schematem, który pozwala nam porządkować zjawiska. Chciałbym dać parę dowodów na to, że to nie jest tylko tak. Mianowicie jest to pewna realność biologiczna. Dlaczego? Otóż doznania nie są czymś, co jest biernie odbierane, ale doznania wręcz zależą od działań danego osobnika. A więc są kształtowane są spostrzeżenia w ogromnej większości przy udziale ruchów. Czasem jest to jakaś manipulacja, czasem jest to choćby kierowanie wzroku, głowy w stronę badanego obiektu. No, każdy widział, jak pies, czy nawet kot, ale już może w mniejszym stopniu, strzyże tymi uszami, prawda, żeby dobrze chwycić dźwięki. Następnie jest specjalny rodzaj zachowania się, który się rozwinął w tym celu, żeby zdobyć informacje. Nazywa się to zachowanie badawcze albo eksploracyjne. I to jest tak ważne zachowanie, jest to zachowanie popędowe, którego podstawą jest, niektórzy mówią popęd eksploracyjny, niektórzy uważają, że po prostu ciekawość, że ono się już pojawiło na poziomie owadów. I to ma bardzo duże znaczenie, bo jeżeli robiono takie doświadczenia z labiryntem, do którego wpuszczono karalucha, ten karaluch wpuszczony do tego labiryntu sam chodził spontanicznie i zwiedził go, a potem się okazało, że jak zaczęto uczyć drogi w tym labiryncie, to on się dużo szybciej uczył od takiego karalucha, który po raz pierwszy się w nim znalazł i miał się tej drogi nauczyć. Najlepszym jednak uzmysłowieniem tego, że ten krąg funkcji, który ciągle Państwu towarzyszy tutaj w rogu planszy, jest czymś realnym, to jest zasada reaferencji. Ja może nie będę wchodził w głębokie szczegóły tego, powiem tylko tak, że zasada reaferencji albo reaferentacji, jak kto woli, głosi to, że wykonanie dowolnego jakiegoś ruchu, jakiegoś dowolnego działania nastawia układ nerwowy tego podmiotu działającego na odbiór już zmodyfikowanej informacji ze środowiska. Ja odsyłam ewentualnie zainteresowanych do książek, które tutaj podaję, to znaczy albo Altmana, Biologiczne mechanizmy zachowania, albo Sadowskiego i mnie, Biologiczne mechanizmy zachowania, w których ta zasada jest opisana właśnie na przykładzie doświadczeń z muchami. Natomiast ja tylko chcę zwrócić uwagę na jedno, że jeżeli na przykład dziecko wpuści klucz do wanny z wodą, to czego ono się spodziewa? Ono się spodziewa, że jeżeli widzi ten klucz i wyciągnie rączkę w stronę tego klucza, to ten klucz pochwyci. My, jako ludzie już doświadczeni życiem, wiemy, albo ze szkoły, wiemy, że na granicy faz ulega załamaniu droga światła i wobec tego klucz leży bliżej, jeśli dobrze sobie uzmysławiam, niż my sięgniemy. I jeżeli sięgniemy na przedłużeniu naszego wzroku, tej linii, która idzie od oka do tego klucza, to wtedy na niego nie trafimy. I wówczas, dzięki zasadzie reaferencji, nastąpi reakcja kompensacyjna. Zaczną być ruchy poszukiwawcze. Na przykład, jeżeli my się obracamy w prawo, na własnej osi, zataczamy, tak jak to dzieci czasem lubią się kręcić w kółko, to dziecko nieświadomie oczekuje tego, że cały świat dookoła niego obracać się będzie w lewo. Natomiast gdyby to się stało inaczej, wtedy to dziecko byłoby nie na poziomie świadomości, ale na poziomie układu nerwowego. Byłoby zdezorientowane. Właśnie tego dotyczyło to doświadczenie z muchami. Tu po prostu robi się tak, że obraca głowę o 180 stopni i mucha wtedy
skręcając w prawo, zaczyna jeszcze bardziej kręcić się w prawo, bo świat jej się zachowuje nie tak, jak powinien. Dzięki zasadzie reaferentacji czy referencji. A więc zasada reaferencji wiąże doznania z działaniami w sposób wewnętrzny. Świat otaczający zależy nie tylko od doznań, ale zależy od ruchliwości, od aktywności osobnika. Tu są przedstawione dwie skrajnie różne grupy świata zwierzęcego. Tak zwany sesil, czyli środowisko życia osiadłego, przytwierdzonego do podłoża, w tym wypadku na dnie morza, no a wolant to są istoty latające. Oczywiście już pomijam to, że ptaki mają dużo różnych zmysłów, natomiast wiele z tych prostych organizmów żywych, to są wszystko zwierzęta, nie rośliny, mają bardzo zredukowane te możliwości. Ale jest tutaj krab pustelni, który ma i oczy, i ma zmysł chemiczny, i ma oczywiście dotyk. Niemniej on siedząc na takim stale prawie w tym samym miejscu, oczywiście dużo mniej tego świata doznaje niż te latające ptaki. Zwłaszcza, że jak tu mogą Państwo spojrzeć na ten rysunek zaczerpnięty właśnie ze wspomnianej naszej książki z kolegą Sadowskim, są ptaki, które odbywają regularne wędrówki rozciągłe na 14 tysięcy kilometrów z Labradoru gdzieś do południowej Ameryki i z Ameryki Południowej z powrotem na lato tutaj. Przy czym niech Państwo zauważą, tu jest gatunek tak interesujący, złota siewka amerykańska, że lecąc na południe leci nad otwartym Atlantykiem, a wracając na północ leci nad Przesmykiem Panamskim. Oczywiście jej świat otaczający jest dużo bogatszy, już nie tylko od ślimaka czy małża, który prawie się nie rusza, ale nawet od takiego naszego wróbla. Drugą sprawą, którą chciałem poruszyć, jest tak zwany systemat przestrzenno-czasowy. Jest to termin, który mi się ogromnie podoba, ponieważ on się wydaje zupełnie niezrozumiały, a gdy podać jego definicję, to się wydaje, że jest po prostu śmieszny, a potem się okaże, że to jest zupełnie poważna sprawa. Mianowicie definicja systematu przestrzenno-czasowego jest taka, że jest to zbiór punktów przestrzeni, w których osobnik w określonym czasie spełnia określone funkcje. Ponieważ człowiek jakoś przywykł traktować określone jako wręcz przeciwnie, nieokreślone, to się wydaje, że to są punkty, w których się cokolwiek robi. I to jest oczywiście błąd. Otóż to najlepiej będzie zobaczyć na przykładach. Przykłady przede wszystkim, tutaj akurat dałem taką planszę, która pokazuje to, że systemat przestrzenno-czasowy, mimo że jest jakąś taką ustaloną siatką punktów przestrzeni, ale ona ma pewną całkiem sporą dozę, jakby to powiedzieć, swobody. Na przykład ptak drapieżny, który jest ptakiem żyjącym w górach, na wysokich turniach, może zupełnie dobrze funkcjonować w mieście, ponieważ, jak tutaj dla tego sokoła wędrownego, ta wieża kościelna, czy tam z tego ratusza, jest czymś zupełnie analogicznym do tej turni i on się czuje zupełnie tak samo dobrze. Ważnym elementem systematu przestrzenno-czasowego jest strefa mieszkalna, która tak jest nazywana w etologii, a w ekologii to samo pojęcie z jakichś powodów w Polsce zostało przetłumaczone na areał osobniczy. Obie te nazwy pochodzą z angielskiego home range, wobec czego strefa mieszkalna jest tłumaczeniem bezpośrednio adekwatnym. Tu Państwo mają schemat, schematyczny zarys, taką mapę strefy mieszkalnej kota. Kota mieszkającego w warunkach luksusowych, mianowicie na wsi. Ma tutaj swój dom,
I ma cały szereg elementów, których tu nie będziemy analizować bardzo dokładnie, a raczej je tylko omówimy, a Państwo mogliby sobie na podstawie własnych kotów mieszkających na wsi to uzupełnić. Otóż, żeby kot był szczęśliwy, jak my to mówimy, był w dobrostanie, to on musi mieć właśnie zachowany swój systemat przestrzenno-czasowy. A w tym systemacie przestrzenno-czasowym co musi być? Musi mieć miejsce, w którym on mieszka i w którym się czuje bezpiecznie. Musi mieć miejsca, w których mu się przyjemnie wylegiwać. I tych miejsc jest wiele, nie jedno. Musi mieć miejsca, w których może sobie czyścić pazury i nikt na niego nie krzyczy. Musi mieć miejsca określone. Kot nie robi tego byle gdzie. Zresztą, jeśli ktoś hoduje koty, to korzysta z tego, żeby to jest jego zaleta, w którym oddaje kał i mocz. Bardzo często są to różne miejsca. Jeśli ktoś ma kłopoty z kotem, że kot mu w mieszkaniu brudzi, niech zrobi tak, jak mój kolega radzi i da mu dwie miseczki. I wtedy powinno to poskutkować. Następnie musi mieć, oczywiście to nie to, że musimy dostarczyć, on sobie sam wybierze miejsca, w których odbywa toalety. W znaczeniu takim potocznym, to znaczy siedzi i myje się, prawda? Wreszcie musi mieć tak zwane wtórne, drugorzędne refugia, miejsca, gdzie on się może ukryć, gdzie się może schować. No właśnie kot córki, który do nas ostatnio przychodzi, znalazł sobie parę takich miejsc w tym mieszkaniu. Jak przychodzą dzieci, a był taki niestety jeden chłopiec, który go bez przerwy gonił, od tego czasu się boi wszystkich dzieci, natychmiast się tam gdzieś chowa. Nie będę z Państwu zdradzał, gdzie te miejsca są, ale naprawdę było niełatwo je znaleźć. I te wszystkie miejsca są, jak do tego za chwilę zresztą przejdziemy, połączone drogami. Można jeszcze dodać, że bardzo często, nie zawsze tak jest, ale bardzo często jest tak, że to zwierzę, które ma strefę mieszkalną, jej broni. I wtedy to jest strefa broniona i z tego punktu widzenia jest nazywana terytorium. Terytorium może być większe lub mniejsze od strefy mieszkalnej, może zresztą być strefa inna broniona. Jak powiedziałem, na tym terenie są ścieżki czy drogi. Na pewno wszyscy albo prawie wszyscy z Państwa czytali kiedyś lub słuchali opowiadanej bajki Rudyarda Kiplinga o kocie, który chodził własnymi drogami. Ja pamiętam, że wtedy jak ją czytałem, to miałem to poczucie, że kot jest zwierzęciem wolnym i chodzi własnymi drogami, czyli tam, gdzie mu się podoba. Teraz jako etolog muszę Państwu zwrócić uwagę na inny aspekt tej sprawy. Mianowicie, że kot chodzi własnymi drogami, a nie chodzi bezdrożami. Co to znaczy? To znaczy, że tak kot, jak wiele innych zwierząt, trzyma się swoich dróg, a niechętnie z nich schodzi. Dlaczego? A to łatwo zrozumieć. Kota zawsze może spotkać wróg. I to nie to, że inny niedobry kot, tylko może spotkać pies albo jeszcze jakiś inny gorszy drapieżnik. I kot musi wiedzieć, którędy z całkowitą pewnością może się schować. To znaczy musi znać drogę do jednego ze swoich refugiów. I czasami on musi nadłożyć drogi, uciekając przed psem, ale on to woli zrobić, niż przeżyć taką sytuację, jaką znamy z thrillerów, prawda, że jakiś ponury typ spotkał koło domu panią, ta pani ucieka na schody, on za nią sapie, goni, prawdopodobnie trzyma nóż w ręku, ona ucieka, ucieka na samą górę, no i spotyka oczywiście zamknięte drzwi na strych i nie może nigdzie uciec. Kot tego nie chce. Zresztą zrozumiała rzecz. Tutaj jako przykład podaję Państwu, że bardzo wiele zwierząt ma swoje drogi. Na przykład to są drogi wydeptane przez pawiana płaszczowego. Te zwierzęta nocują gdzie indziej, żerują gdzie indziej i mają stałe ścieżki. Tu jest droga pingwinów w Antarktydzie. Każda strefa broniona nazywa się terytorium lub niekiedy także rewirem. Jest to po prostu synonim. Cechy tej strefy, tego terytorium określa prawo gradientu psychicznego Lorenza. Otóż osobnik w obrębie terytorium własnego
zachowuje się jak bohater i atakuje przeciwnika. Na granicy terytoriów, bo wyobraźmy sobie koty na wsi, powiedzmy, że w każdym gospodarstwie jest kot, to jest nierzadkie zjawisko, to przeważnie jego teren, ogrodzenie jest granicą jego terytorium. I jeżeli się te koty spotkają, jeżeli wejdzie obcy kot na teren, a może lepszy byłby przykład psa, zaraz powiem dlaczego. Jeżeli psy mieszkają, to jak cudzy pies wejdzie na teren naszego ogrodu, gdzie jest nasz pies, oczywiście ten nasz pies uważa się za gospodarza wtedy, to on będzie atakował tamtego obcego. Gdy się znajdzie na jego terytorium, będzie uciekał. A jak się spotkają przy płocie, będą sobie wzajemnie groziły. Taka jest zasada zachowania stwierdzona przez Lorenza. U kota jest w zasadzie tak samo, z jednym zastrzeżeniem, że kot, podobnie jak człowiek, ma takie niepisane zasady dobrego wychowania. Jeżeli kot chce przejść przez terytorium sąsiada, to podchodzi do niego i, jak my to nazywamy właściwie niesłusznie, łasi się, czyli ociera się głową o niego. To się nazywa fachowo prezentacją głowy. I to jest gest, no słuchaj stary, najbliższa droga prowadzi przez swoje terytorium, nie miej mi tego za złe, ja muszę przejść. To jest to samo, co my przechodząc przez na przykład gospodarstwo wiejskie mówimy dzień dobry, przepraszamy, no bo to jest najlepsza droga, żeby przejść. Mówiliśmy właściwie dotychczas cały czas o zwierzętach tak zwanych filopatrycznych, czyli zwierzętach przywiązanych do jakiegoś obszaru. Teraz możemy jeszcze powiedzieć o innych sprawach, które bardzo często dotyczą nawet i zwierząt, które nie są związane z jakimś terenem. Mianowicie chodzi o pewne dystanse psychologiczne czy etologiczne, ale ściśle się to wiąże z naszym zagadnieniem oczywiście systematu przestrzenno-czasowego. Otóż w stosunkach międzygatunkowych ważne są dwa dystanse. Dystans ucieczki i dystans bezwzględnej obrony albo dystans krytyczny. I teraz chciałbym, żeby Państwo sobie jasno uświadomili, nie chodzi tu o drapieżniki i ofiary, tylko chodzi o jakiekolwiek gatunki, zwłaszcza wyższych zwierząt, a więc ptaków, ssaków, gadów. Z bezkręgowcami to już może być troszkę inaczej. Że jeżeli jest na przykład, pasie się sarna i pojawi się na tej samej polanie pojawi się jeleń, to do pewnej odległości, do pewnego dystansu, który się właśnie nazywa dystansem ucieczki, sarna nie będzie reagowała. Jak on zbliży się za bardzo i przekroczy ten dystans ucieczki, sarna odejdzie. Na ogół nie dotyczy to odwrotnej sytuacji, ponieważ dystans ucieczki wyznacza jakby hierarchię biologiczną. I w hierarchii biologicznej, która jest wrodzona, pewne gatunki dominują nad innymi. W tym wypadku jeleń dominuje nad sarną. No ale sarna będzie na przykład dominowała nad zającem. Jak sarna podejdzie za blisko, to zając ucieknie. Natomiast teraz, jeżeli się zdarzy taka sytuacja, że nie ma już gdzie dalej uciec i zbliża się ten intruz, niekoniecznie, ciągle przypominam, niekoniecznie to musi być drapieżnik, to w pewnej odległości, zwanej dystansem bezwzględnej obrony albo dystansem krytycznym, ten zapędzony w kozi róg, jak to się mówi, zacznie się bronić, atakować. I to może na przykład być tak, że w kąt naszego płotu uciekł przed nami zając, my się zbliżymy i chcemy go pogłaskać na przykład. No to wtedy on nas pogryzie, dlatego że on się będzie bronił. Przeważnie te dwa dystanse są bardzo różne. Dystans ucieczki na przykład w przypadku zająca to może wynosić 100, 200, nawet 300 metrów. Dystans bezwzględnej obrony to będzie w zasięgu sięgnięcia ręki. Natomiast u lwa jest inaczej i to może być kłopotem. Przeważnie, co prawda, ludzie się lwów boją i nie podchodzą do nich, żeby je pogłaskać, ale dystans ucieczki, dystans bezwzględnej obrony u niego jest bardzo bliski. To znaczy, lew sobie leży, cała lwia rodzina i ktoś, kto
lizną trochę to logii, może sobie pomyśleć, aha, ja mogę iść, bo on ma przecież dystans ucieczki i on ucieknie. Ale jeżeli on jest leniwy i nie od razu się zerwał, a my cały czas idziemy, to parę kroków dalej przekraczamy dystans bezwzględnej obrony i ten lew w obronie własnej nas zagryzł, więc trzeba z tym uważać. W stosunkach wewnątrzgatunkowych najważniejszy jest dystans osobniczy. U ludzi się go nazywa dystansem osobistym. I dystans osobniczy najlepiej zauważyć w takiej sytuacji, na przykład jak się jaskółki zbierają przed odlotem. One siedzą w pewnych odległościach, które nie są nigdy zbyt małe, bo to jest ta najmniejsza odległość, na którą się dopuszcza. Jeżeli by jakiejś jaskółce entej przyszło na myśl, żeby usiąść tu i to zrobiła, to te dwie boczne natychmiast odfruną. Człowiek jest również istotą dystansową, z dystansem osobniczym, czy osobistym, jak powiedziałem. I jeżeli ktoś siedzi na ławce w łazienkach na przykład i ktoś inny, drugi siada, to z reguły jest tak, że jeżeli tam nie ma tłoku, to ten ktoś, kto pierwszy siedział, się odsuwa dalej. Od razu można dodać tutaj, że jeżeli dystans osobniczy jest jakimiś zewnętrznymi przyczynami zakłócony, na przykład jedziemy w tłoku w tramwaju czy w autobusie, wtedy rodzi się agresja. Podałem Państwu najrozmaitsze pojęcia i terminy, które myślę, że mogą być przydatne, czy to w zastanawianiu się nad światem, który Was otacza, nie chodzi mi o świat otaczający tylko, czy przy jakichś zajęciach, na przykład ze studentami czy z uczniami. Można tutaj różne z tego wyciągnąć korzyści. W ZOO na przykład, a zwłaszcza po lekturze książeczek Żabińskiego, które dotyczyły tych zagadnień, o których ja mówię, niektórych z tych zagadnień. Można zrozumieć, dlaczego niektóre zwierzęta chowają się w dzień, niektóre nie. Dlaczego niektóre muszą mieć skrzynki, niektóre żyją bez skrzynek. Rozważając sprawę systematu przestrzenno-czasowego człowieka, można by się zastanowić nad tym, bo ten termin w ogóle jest niespopularyzowany. Nikt go praktycznie biorąc nie zna, poza nielicznymi specjalistami, a ja uważam, że powinni się nim interesować, no między innymi urbaniści, architekci, żeby się zastanowić, co człowiekowi jest potrzebne. Aczkolwiek, oczywiście nieświadomie, my staramy się spełniać te ludzkie potrzeby. I no wiemy, że musi mieć właśnie jakieś miejsce do spania, że ono powinno być intymne, powinno być zasłonięte, że są jakieś miejsca do wypoczynku potrzebne. No jakiś wodopój, źródło pokarmu, ognisko, prawda, kącik wypoczynkowy. Ja tutaj rzuciłem taką pewną liczbę tych przykładów, które mnie się samemu nasunęły, ale tu jest duża w tym dowolność i to trzeba zobaczyć. Tak jak ten sokół wędrowny może mieszkać w mieście i nie tylko w górach, tak samo człowiek może mieszkać w różnych mieszkaniach. To jest wieś Dogonów, to jest starożytny dom z kręgu kultury śródziemnomorskiej. No tutaj to pewnie powinien każdy poznawać fragment Kazimierza nad Wisłą. Wreszcie jakieś chatki góralskie, dworki polskie, domy mieszkalne wielopiętrowe i wszędzie tam ludzie jakoś żyją. Tak samo jak widać, jak sypialnie się potrafiły zmieniać w naszym kręgu kulturowym kultury europejskiej. W XVI wieku taki obraz widzieliśmy, w XVII taki, na przełomie XIX-XX, wreszcie współcześnie takie są propozycje. A oto tu parę przykładów. Bawialni. Przełom XIX-XX wieku, przeładowany jeszcze, pamiętam, u mojej babci takie były i fotel bujany był na biegunach. No i teraz znowu tendencja do prostoty. I to, co powiedziałem poprzednio, inny systemat przestrzenno-czasowy będzie miał człowiek ruchliwy, inny będzie miał, tak jak to z kręgiem funkcji było i światem otaczającym, inny będzie miał rolnik, inny będzie miał bibliotekarz, inny żeglarz i tak dalej, można się nad tym zastanowić. Tak samo jak nad dolegliwościami ograniczenia tego systematu przestrzennego, czy to w wojsku,
czy w więzieniu. Pojęcie bitu jest humanistom mało znane, wobec czego może ja postaram się Państwu troszeczkę to przybliżyć w takiej anegdotycznej niejako formie. Otóż pamiętam z dzieciństwa taką bajkę, którą mi opowiadano, no, formalnie to się powinno nazywać baśń, która jest świetną ilustracją pojęcia bitu. Oczywiście nie tak ja ją poznawałem. W czasach, gdy żył Harun al-Raszyd, w jednym z miast arabskich, powiedzmy to był Bagdad, dziś tak znany z różnych okoliczności, mieszkał kalif, który rządził tą okolicą. I ten kalif miał córkę, którą ogromnie kochał. Ta córka oczywiście się dosyć nudziła, bo nie miała rówieśniczek. W haremie były tylko starsze od niej panie, które ją mało interesowały. Więc ona sobie chętnie chodziła wzdłuż murów, wyglądała i pewnego dnia zobaczyła, jak na ryneczek, który przylegał, przyszedł jakiś grajek wędrowny i grał tam na jakimś flecie, trochę śpiewał. No i był przede wszystkim niezwykłej urody. W każdym razie tak ona to oceniła. Także zakochała się od pierwszego wejrzenia. On też spojrzał na nią, ona była wewnątrz tych murów, wobec czego nie miała czarczafu na twarzy i też było ją widać, zresztą była młodą dziewczyną. Dość, że zapałali ku sobie miłością, mimo tej ogromnej przepaści społecznej, że już nie powiem o różnicy poziomów, bo ona była na murze, a on był na dole. No i tutaj sprawa była kłopotliwa, bo ona mówi tatusiowi, że ona się zakochała, a on oczywiście o tym nie chciał słuchać. No ale ponieważ ona zaczynała usychać, że tak powiem, z tej miłości, więc postanowili z wezyrem, znaczy ojciec, ten kalif z wezyrem, postanowili coś zrobić. I doszli do wniosku, że jedyne wyjście to oddać w ręce losu. Wobec czego zdecydowali, że następnego dnia rano po śniadaniu przyjdzie wezyr z urną, w której będą dwie kulki, czarna i biała. I jeśli ona wyciągnie białą kulkę, to wyjdzie za tego chłopca, a jeżeli czarną, no to już los tak chciał, kismet, prawda, nie ma rady. I to by była oczywiście poprawna sytuacja jednobitowa. Tak lub tak. Ale wieczorem dowiedziała się od swojej służebny, która podsłuchała rozmowę kalifa z wezyrem, że obie kulki będą czarne. Ponieważ tatuś z żadną miarą nie chciał jej wydać za tego chłopaka. Ale ona jednak wiedziała, choć nie uczyła się tego, ale wiedziała, na czym polega ta zasada jednego bita informacji i z tego wybrnęła. No i niech Państwo spróbują przez chwilę zgadnąć, jak ona mogła to zrobić. No, żeby Was długo nie trzymać w napięciu, to ja powiem. Poszła do tej urny, wyciągnęła kulkę, chwyciła je w dłonie i przycisnęła do piersi i powiedziała: nie mam odwagi zobaczyć, jaka to jest kulka. Sprawdźcie, jaka została. Oczywiście została czarna, wobec tego ta musiała być biała i w ten sposób wyszła za mąż za tego chłopaka. A czy żyli długo i szczęśliwie, to trudno mi powiedzieć, chyba że ojciec oddał pół królestwa w Wianie, jak to wtedy było w modzie i wtedy to było możliwe oczywiście.